Spowiedź, pojednanie człowieka z Bogiem, to najistotniejsze zagadnienie boskiego planu zbawienia. Dzięki ofierze krzyża każdy naruszający Boże przykazania ma wolny, nieograniczony dostęp za pośrednictwem Chrystusa do tronu łaski w celu wyznania grzechu i uzyskania usprawiedliwienia. Pismo Święte naucza, że Jezus mocą jest całkowicie zbawić tych, którzy przed Bogiem stawają za Jego pośrednictwem. W związku z czym wzywa: przystąpmy więc w pełni ufności do tronu łaski, aby otrzymać zmiłowanie i znaleźć łaskę. Mimo jasną i przekonującą naukę Pisma Świętego o boskim rozgrzeszeniu, Kościół rzymski uznał jedynie kompetencje w dziele pojednania człowieka z Bogiem, pozbawiając tym samym Boga Jego świętych i nienaruszalnych uprawnień w dziedzinie ludzkiego grzechu. Miejsce tronu łaski zajął sakrament pokuty, zwany popularnie spowiedzią uszną, którego celem jest, jak uczy katechizm, pojednanie wiernych z Bogiem, gdyby po chrzcie popadli w grzech. Zaś miejsce Boga jako spowiednika kapłan. Boskie rozgrzeszenie zastąpiono rozgrzeszeniem kapłańskim. Grzesznika nie kieruje się więc przed tron łaski, lecz do konfesjonału, uzależniając jego zbawienie od pośrednictwa kapłana, któremu powierzono kontrolę oraz osąd dusz i sumień ludzkich. Sakrament pokuty daje hierarchii kościelnej nieograniczoną wprost władzę praktycznego realizowania postulatu powszechnej jurysdykcji Kościoła nad wiernymi. Teologia katolicka stara się uzasadnić spowiedź uszną postanowieniem Chrystusa, ale czyż rozsądnie jest powoływać się na autorytet Jezusa, skoro sakrament pokuty, podobnie jak wiele innych obrzędów katolickich, zawdzięcza swój byt tradycji? Co obejmowały postanowienia Chrystusa i w jaki sposób powstała spowiedź uszna, będzie przedmiotem naszych rozważań. Obecnie zwrócimy uwagę na treść i formę katolickiej instytucji służącej pojednaniu wiernych z Bogiem. Osoba spowiednika. Sakrament pokuty składa się z aktów penitenta, to jest żalu za grzechy, ze spowiedzi i zadośćuczynienia oraz z rozgrzeszenia udzielanego przez upoważnionego kapłana. Poza osobą penitenta doniosłą rolę odgrywa spowiednik. W religii katolickiej jest nim upoważniony kapłan. Jemu wyznają wierni swe grzechy, szukając u niego przebaczenia. Katechizm naucza: spowiedź jest to wyznanie grzechów przed kapłanem upoważnionym do spowiadania w celu otrzymania od niego rozgrzeszenia. Jak wybitne znaczenie nadaje Kościół swym spowiednikom, niech świadczy fakt, że sakrament pokuty sprawowany jest na sposób sądowy, wedle ściślej określonej procedury. Kapłan rezydujący w konfesjonale występuje w charakterze sędziego, dysponującego pełnią władzy jurysdykcyjnej, sam rozsądza grzechy i sam wyrokuje, przy czym najważniejszym elementem sakramentalnego przewodu jest wyrok. Czytamy więc w dogmatyce: szafarze pokuty sprawują ten sakrament na sposób sądowy. Toteż dogmatem wiary jest, że kapłan udzielając rozgrzeszenia nie ogranicza się do powiadomienia o odpuszczonych grzechach, lecz sam rozsądza i wyrokuje o ich odpuszczeniu lub zatrzymaniu. Wyrok sądowy wyrażony w słowach spowiednika „ja cię rozgrzeszam”, ogłoszony nad spowiadającym się, stanowi formę sakramentu pokuty. Od tego to wyroku, a nie od samych aktów pokutnych grzesznika zależy darowanie jego win. Odpuszczenie grzechów następuje więc nie w rezultacie aktów pokutnych, to jest żalu zadośćuczynienia czy też wyznania kapłanowi grzechu, lecz na skutek kapłańskiego rozgrzeszenia. Jest to olbrzymia władza decydowania o zbawieniu lub potępieniu dusz. Rozgrzeszenie sakramentalne obejmuje według nauki Kościoła darowanie winy i wiecznej kary oraz części kary doczesnej. Przez rozgrzeszenie kapłańskie, pisze ksiądz Pietkun, darowana została cała wina i cała kara wieczna oraz odżywają
wszystkie poprzednie zasługi. Tym sposobem kapłan uwalnia grzesznika mocą osobistej absolucji ze wszystkich grzechów bez względu na sposób ich popełniania, rodzaj przestępstwa i naruszone dobro. Wielki problem grzechu spoczął w rękach kapłanów. Cóż na to Pismo Święte, nieomylna księga prawdy i Bożego objawienia. Pismo Święte poświęca sprawie pojednania człowieka z Bogiem wiele miejsca swej natchnionej treści. Właściwie jest ono centralnym jej tematem. W biblijnym akcie pojednania decydujące znaczenie posiada przede wszystkim wewnętrzna postawa samego grzesznika, jego stosunek do Boga i naruszonych przykazań, skrucha i żal, jak również wyznanie grzechów i porzucenie ich. W tym sensie wyznanie grzechów jest istotną częścią pojednania. Jednakże o ile Biblia przywiązuje do niego dużą wagę, o tyle nigdzie nie nakazuje i nie zaleca wyznawania grzechów przed kapłanem w celu otrzymania od niego rozgrzeszenia. Takiego obowiązku Pismo Święte nie zna i znać nie może, ponieważ sam Bóg ma moc odpuszczać grzechy i nikt więcej. Czy jest to słuszne? Bez wątpienia. Skoro grzech jest naruszeniem prawa Bożego, stanowi tym samym obrazem majestatu Boga, a nie człowieka. Podlega więc kompetencji Bożej, a nie ludzkiej, osądowi Bożemu, a nie człowieczemu. Poza tym, jeśli Bóg wyjednał za pośrednictwem krzyżowej ofiary Syna powszechną łaskę dla ludzkości, On jedynie ma prawo szafowania nią według swego uznania. Biblia uczy również, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Ponieważ warunek ten urzeczywistnił Bóg w osobie Jezusa, odpuszczenie grzechów jest Jego świętą domeną. Gdyby powyższe okoliczności można było przypisać katolickiemu kapłaństwu, prawo absolucji należałoby wówczas do niego. Niestety żaden kapłan nie przelał swej krwi w ekspiacyjnym akcie odkupienia, ani też nie stał się źródłem boskiej łaskawości. Prawa, które przestępują grzesznicy, nie są również jego własnością. Jak wszyscy ludzie, oni też są grzeszni i potrzebują Zbawiciela. Z tego powodu żaden człowiek nie może występować w charakterze sędziego dusz ludzkich i spowiednika. Przywilej ten przysługuje wyłącznie Bogu. Jedyny spowiednik. W Piśmie Świętym nie znajdujemy ani jednego wypadku, w którym by człowiek wyznawał swe przewinienia człowiekowi zamiast Bogu w celu pojednania się z Bogiem. Posiada to znaczenie dowodowe. Komu wyznawali grzechy wielcy patriarchowie, prorocy i apostołowie? W jaki sposób jednali się z Bogiem bohaterowie historii świętej, o których wiadomo, że byli mężami wielkiej wiary, stanowiącymi wzór pobożności i przykładnej służby Bożej po wieczne czasy? W jaki sposób na przykład Dawid dostępował rozgrzeszenia? Komu spowiadał się ze swoich przestępstw? Jest on znaną i popularną postacią Biblii, a jego psalmy do dnia dzisiejszego są częścią liturgii mszalnej i nabożeństw. Przeżycia religijne znalazły u tego męża szczególnie żywy i głęboki oddźwięk. Oto w jednym ze swych natchnionych psalmów dał wyraz szczęściu płynącemu z odpuszczenia mu grzechów nie przez człowieka, lecz przez Boga. Szczęśliwy pisze, komu odpuszczona jest nieprawość, komu grzechy przebaczono. Szczęśliwy, komu Pan nie poczytuje winy, a kto w swym sercu nie tai obłudy. Zwróćmy uwagę na słowa, komu Pan nie poczytuje winy. W następnych tekstach psalmista opisuje własne doświadczenie spowodowane wyrzutami sumienia oraz sposób, w jaki serce jego doznało ukojenia. Było nim wyznanie grzechu przed Bogiem. Dopóki milczałem, wysychały kości moje w pośród nieustannych wzdychań, bo dniem i nocą ręka Twoja nade mną ciążyła, siła moja niszczała jako w letnie skwary. Wyznałem grzech mój przed Tobą i winy mojej nie kryłem. Wyznaję, rzekłem, mo nieprawość Panu i Tyś darował winę grzechu mego.
Wzruszająca jest jego błagalna modlitwa zawarta w psalmie 50, w którym spowiada się Bogu i prosi Go o miłosierdzie. Zmiłuj się nade mną, Boże, według miłosierdzia Twego. W bezmiarze litości zgładź nieprawość moją. Zupełnie obmyj mnie z winy mojej i z grzechu mego mnie oczyść. Ja bowiem uznaję nieprawość moją i grzech mój zawsze stoi przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i to, i co w Twych oczach złe jest, uczyniłem. Odwróć oblicze od grzechów moich i wymaż wszystkie moje przewinienia. Inny psalm Dawidowy ukazał Boga jako spowiednika rozgrzeszającego nieprawości. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw. On Ci przebacza wszystkie Twoje winy, uzdrawia wszystkie Twoje niemoce. Dawid zwracał się wyłącznie do Boga z prośbą o darowanie win. Dla imienia Twego, Panie, przebacz mi winę, albowiem jest wielka. Jeśli przewiny pamiętasz, pamiętać będziesz, Panie, o Panie, któż się ostoi. Ale Ty grzechu przebaczasz, Ty grzechy przebaczasz, aby Ci ze czcią służono. Podobnie Mojżesz nie znał innego spowiednika dla siebie i swego ludu prócz Boga. O odpuszczenie grzechów narodów prosił jedynie potężnego Jahwe. I wróciwszy się do Pana, rzekł: proszę, zgrzeszył ten lud grzechem bardzo wielkim i uczynili sobie bogi złote, albo im odpuść tę winę, albo jeśli nie uczynisz, wymaż mnie z ksiąg Twoich, któreś napisał. Tak samo postępowali prorocy Izajasz, Jeremiasz, Daniel i wielcy reformatorzy Izraela, Ezdrasz, Nehemiasz oraz inni. Skrucha i żal oraz wyznanie Bogu przewinień były jedyną drogą pojednania. Ofiary składane u wrót świątyni przypominały, iż zapłatą za grzech jest śmierć, symbolizując przyszłe usprawiedliwienie w Chrystusie. Nie miały jednak mocy gładzenia grzechów, ponieważ przywilej ten należał do Boga. Nowy Testament zawiera wiele cennych przykładów spowiadania się Bogu. Pouczający jest przykład celnika modlącego się świątyni, proszącego Boga o miłosierdzie. Celnik zaś, pozostawszy z daleka, nie śmiał nawet oczu podnieść niebo, ale bił się w piersi i modlił się: Boże, bądź miłościwy mnie grzesznemu. Powiadam wam, oświadczył Jezus, ten wrócił do domu swego usprawiedliwiony inaczej niż tamten. Bo kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Człowiek ten nie przystąpił do konfesjonalu, nie klęknął przed kapłanem, nie błagał go o błogosławieństwo i nie wyznał mu swoich grzechów. Celnik zwrócił się bezpośrednio do Boga. Jemu przedstawił ciężar swoich win, prosząc o przebaczenie. Modlitwa została wysłuchana. Dostąpił rozgrzeszenia i odszedł usprawiedliwiony. Nie czytamy w Piśmie Świętym, aby którykolwiek z mężów Bożych słuchał spowiedzi i udzielał kapłańskiej absolucji. Nie czytamy, aby sprawował to Jan Chrzciciel, chociaż miał do czynienia z grzesznikami. Wielu pytało go: Mistrzu, co mamy czynić? Jan udzielał zbawiennych odpowiedzi, lecz wśród nich nie znajduje się ani jedna wzywająca do spowiedzi usznej. Biblia nie mówi, aby uczniowie Jezusa kiedykolwiek spowiadali grzeszników przychodzących do Zbawiciela. W pismach apostolskich nie figuruje najmniejsza wzmianka o tym, aby ktokolwiek z nowonawróconych chrześcijan starał się pojednać z Bogiem za pośrednictwem któregoś apostoła lub innego człowieka przez wyznanie mu grzechów w celu dostąpienia rozgrzeszenia. Przytoczone świadectwa Pisma Świętego stwierdzają jednoznacznie, że prawo odpuszczania grzechów stanowiących obrazę Boga i będących naruszeniem Jego praw posiada wyłącznie Bóg i nikt poza Nim. On jedynie może darować grzechy lub zatrzymywać je, usprawiedliwić człowieka albo też potępić go. Przypisanie tego prawa człowiekowi stanowi próbę pozbawienia Boga przysługujących mu uprawnień.
katolicki trybunał pokuty. Każdy katolik zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania wskazań katechizmu dotyczących sposobu odbywania spowiedzi. Wymogi pod tym względem są też wysokie i składają się na specyficzną formę spowiedzi ucznej u stóp konfesjonału. Ponieważ sakramentalne rozgrzeszenie ma charakter orzeczenia sądowego, przeto nie wystarczy spowiedź ogólna wspólnie wszystkich wiernych, lecz konieczna jest szczegółowa każdego penitentna z osobna celem stwierdzenia, czy spełnił on wszystkie warunki i czy jest godzien absolucji. Kanoniczne zarządzenie odnoszące się do procedury spowiednej przedstawiają się rygorystycznie. Sądowy charakter sprawowania sakramentu pokuty jest racją, dlaczego grzesznik powinien poszczególne swe ciężkie grzechy wyznawać na spowiedzi. Wskazane jest też wyznawać grzechy lekkie oraz powtarzać grzechy uprzednio wyznane. Zrozumiałe jest w pewnym sensie wyznanie grzechów ciężkich i lekkich. Trudno natomiast pojąć sens spowiadania się z grzechów uprzednio wyznanych. Przecież grzechy te zostały już odpuszczone. Czyżby uprzednie rozgrzeszenie nie było prawomocne? Grzesznik klęczący przed kapłanem to jak zbrodniarz przed sędzią i trybunałem sądowym. Jest tylko nędznym grzesznikiem w obliczu namiestnika Boga, który tak jak urzędnik celny zagląda w najskrytsze zakamarki serca. Musimy wyspowiadać się z grzechów naszych, to znaczy musimy wyznać w skrytości kapłanowi wszystkie znane nam grzechy ciężkie, dokładnie, szczerze i w pokorze. Pokora objawia się przede wszystkim w tym, że wyznajemy grzechy klęcząco. Nie powinniśmy czuć się dotknięci, jeśli spowiednik upomina nas, stawia nam pytania i nie daje nam żadnych tytułów. Uprawniony jest do tego spowiednik jako namiestnik Boga, podczas gdy ty jesteś przy spowiedzi tylko nędznym grzesznikiem. Jeśli spowiednik uważa, że spowiedź nie była całkiem dokładna, wypytuje spowiadającego się o bliższe szczegóły, podobnie jak urzędnik celcłowy, czuwający nad opłaceniem rzeczy podlegających oceleniu, nie zadowalnia się krótkim oświadczeniem podróżnego tak lub nie, lecz każe otwierać pakunki i przegląda je starannie. Uprawnienia przypisywane katolickim kapłanom w dziedzinie sumienia uważa się za wyższe od władzy aniołów. Tym, co zamieszkują ziemię i przebywają na niej, poruczono zawiadywanie sprawami niebieskimi. Otrzymali oni władzę, jakiej Bóg nie dał ani aniołom, ani archaniołom. Cóż im bowiem dał innego, jeżeli nie wszelką władzę nad sprawami niebieskimi? Wszystek zondał Ojciec Synowi, a ja widzę, że to wszystko Syn powierzył im, kapłanom. Praktycznie rzecz biorąc, forma spowiedzi usznej wygląda następująco. Przed rozpoczęciem spowiedzi, pisze ksiądz Dybowski, penitent odmawia spowiedź powszechną, potem klęka przed konfesjonałem i otrzymuje błogosławieństwo kapłana na odbycie dobrej spowiedzi. Wtedy wypowiada swe grzechy. Kończy wyznanie to mówiąc: więcej nie pamiętam za wszystkie te grzechy i inne. Serdecznie żałuję, przyrzekam poprawę. Ciebie zaś, Ojcze Duchowny, proszę o pokutę i rozgrzeszenie. Spowiednik daje odpowiednią naukę i udziela rozgrzeszenia. Cały, gdy kapłan udziela rozgrzeszenia, żegnając penitenta znakiem krzyża, pochylony penitent bije się w piersi i odchodzi dopiero wtedy, gdy spowiednik dał znak lekkim uderzeniem dłoni w konfesjonał. Spowiedź powszechna, czyli confiteor, rozszerza krąg spowiedników, co nie przedstawia większego znaczenia poza liturgicznym o absolucji, bowiem decyduje spowiedź przed kapłanem. Confiteor stanowi wstępny rytuał spowiedny. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, błogosławionej Maryi zawsze Pannie, błogosławionemu Michałowi Archaniołowi, błogosławionemu Janowi Chrzcicielowi, świętym apostołom Piotrowi i Pawłowi, wszystkim świętym i Tobie, Ojcze, zeszerzyłem bardzo myślą, mową i uczynkiem,
Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto proszę błogosławioną Marię, zawsze Pannę, błogosławionego Michała Archanioła, błogosławionego Jana Chrzciciela, świętych apostołów Piotra i Pawła, wszystkich świętych i Ciebie, Ojcze, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Tak wygląda katolicki Trybunał Pokuty. Czy odpowiada treść natchnionemu słowu? Biblijne pojednanie. Rozumie się, że Pismo Święte, stojąc na gruncie wyznawania grzechów Bogu, a nie człowiekowi, nie może akceptować form spowiedzi wywodzących się z odmiennej zasady. Trudno więc znaleźć dla nich ewangeliczne poparcie. Kto by się o to kusił, doznałby niepowodzenia. Biblijne pojednanie z Bogiem to spowiedź serca dokonywana w formie modlitwy, skierowanej bezpośrednio przed tron Najwyższego i połączona z ufną wiarą w jej wysłuchanie i odpuszczenie wyznawanych grzechów w oparciu o zasługi Chrystusa. Zbędne jest pośrednictwo kapłana, zbędny także konfesjonał i spowiedni rytuał. Spowiedź serca nie zależy od miejsca, czasu i nadarzającej się sposobności. Bóg zawsze i wszędzie słyszy modlących się do Niego, a przestrzeń nie odgrywa roli. Stanowi to realne błogosławieństwo wierzących. Wyznawcy prawdziwego Boga w tej jedynie formie spowiadali się Bogu, dostępując uwolnienia od win. Nie ukróciła się ręka Pańska, aby nie mogła zbawić, ani nie jest obciążone ucho Jego, aby nie słyszało, mówi prorok Izajasz. Pismo Święte dalekie jest od nadawania biblijnej spowiedzi charakteru Trybunału Pokuty. Niemniej określa ją jako ważną czynność w obliczu Boga, od której zależy zbawienie. Kto pokrywa przestępstwa swe, nie poszczęści mu się, ale kto je wyznaje i opuszcza, miłosierdzia dostąpi. W kwestii sposobu wyznawania grzechów przed niewidzialnym majestatem Boga Pismo Święte nie ustala jakiejś szczególnej formuły, co nie wyklucza jednak potrzeby uwzględniania odnośnych wskazań biblijnych. Wyznawanie grzechów winno posiadać charakter błagalny, wypływający z głębi skruszonego serca, wedle przykładu pokutnego psalmu Dawida 50-51. Zmiłuj się nade mną, Boże, według miłosierdzia Twego, w bezmiarze litości zgładź nieprawość moją. Zbędny jest wszelki patos i pusta ceremonia. Szczerość i prostota stanowią największą ozdobę. Winno być bezpośrednią rozmową z Bogiem. Przyjdźcie teraz, a rozpieramy się sobą, mówi Pan. Choćby były grzechy wasze jak szkarłat, jako śnieg zbieleją. Choćby były czerwone jak karmazyn, jak wełna białe będą. Grzechy należy wyznawać w uniżeniu ducha, ponieważ ofiary Bogu miłe to duch skruszony, sercem złamanym i skruszonym nie wzgardzisz, o Boże. W świetle Słowa Bożego każdy grzech jest obrazą Boga i naruszeniem Jego prawa. Każdy, kto popełnia grzech, pisze apostoł Jan, przestępuje prawo. Grzech jest przestąpieniem prawa. Spowiadający się Bogu powinien być świadomy swych przewinień. Tak spowiadał się Dawid. Ja bowiem znam występki swoje i zawsze jestem świadom grzechu mego. Przy wyznaniu grzechów świadomych właściwą jest prośba o darowanie win tajemnych i oczyszczenie serca od pychy. Oczyść mnie z win przede mną skrytych. Od pychy także uszczesz sługę swego, ażeby nie władała we mnie. A w ten czas będę bez skazy i wolny od ciężkiej przewiny. Grzechy należy wyznawać w imieniu Jezusa Chrystusa i to jest warunkiem ich odpuszczenia. Jemu świadectwo dają wszyscy prorocy, że każdy, kto w jej wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Biblijne pojednanie nie dochodzi do skutku na drodze liturgiczno-formalnej. Samo wyznanie grzechów jest bez znaczenia, jeśli nie wynika ze skruchy i nie łączy się z pokutą polegającą na porzuceniu występnego życia, a nadto jeśli niewyznawaniu nie towarzyszy darowanie przewinień bliźnich oraz naprawienie wyrządzonych krzywd.
Dlatego spełnienie tych warunków jest nieodzowne do otrzymania boskiego usprawiedliwienia. Skąd wiadomo, że grzesznik spowiadający się Bogu otrzyma rozgrzeszenie? Pewność rozgrzeszenia jest aktem wiary w boską moc odpuszczania grzechów opartym na obietnicach zawartych w Biblii. Dowodem są pokój ducha i odnowa życia. Apostoł Jan pisze, jeśli zaś wyznajemy swoje grzechy, on wierny jest i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści wszelkiej nieprawości. Czyż można kwestionować apostolskie oświadczenie wskazujące na boskie rozgrzeszenie? Oto inne obietnice. Gładzę nieprawości Twoje jako obłok, a grzechy Twoje jako mgłę. Jak jest daleki wschód od zachodu, tak od nas oddala występki nasze. Zmiłuje się nad nami, wrzuci do głębokości morskiej wszystkie grzechy nasze. Obietnice te są wystarczające, by wzbudzić zaufanie do Boga jako spowiednika i biblijnego sposobu pojednania. Pośrednikiem, poręczycielem i gwarantem spowiedzi serca jest sam Jezus Chrystus, o którym czytamy. Dzieci moje, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. A jeśli ktoś zgrzeszy, to mamy obrońcę u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On sam jest ofiarą zadośćuczynienia za grzechy nasze, nie tylko nasze, lecz także za grzechy całego świata. Jak widać, spowiedź serca różni się w sposób zasadniczy od katolickiej spowiedzi usznej, nie tylko zakresem uprawnionych, lecz także formą, a nadto osobą spowiednika i sposobem rozgrzeszenia. Katolicka spowiedź posiada charakter sądowy, biblijna jest modlitwą. Pierwsza przeznaczona jest dla wyznawców jednego kościoła, ponieważ prawo korzystania z sakramentu pokuty posiada wyłącznie ochrzczeni, a druga dla wszystkich, albowiem za wszystkich umarł Pan. Podczas spowiedzi usznej spowiednikiem jest człowiek, tutaj Bóg Najwyższy. Spowiedź uszna odbywa się w konfesjonale, serca w duchu i w prawdzie. Pierwsza uzależniona jest od czasu, miejsca i osoby spowiednika, druga zależy wyłącznie od skruchy i chęci wyznania grzechów. Pierwsza nie uwalnia od win w obliczu Boga, przy drugiej grzesznik dostępuje całkowitego rozgrzeszenia w formie doskonałej. Dziękuję.